ale jazz, bo kiedyś się mówiło, jak coś było takie fantastyczne, to się mówiło, ale jazz, to jeszcze dawne czasy, kiedy jazz był trochę niedozwolony. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością? Jednym słowem, coś nowego. Nowe, zupełnie inne aranżacje, naprawdę jakieś nowe powietrze, nowe tchnienie w te piosenki, które są wszystkim znane. Był bardzo klimatyczny. Doskonale się wpasuje ta muzyka jazzowa w klimat i atmosferę poezji Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. Koncert był zaskakujący, tak jak cały ten materiał, jak cała ta płyta. Nie wiem, jak to się udało, że po raz kolejny słyszymy piosenki Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory, tak przecież znane, przywdziewane już w tyle interpretacyjnych, wykonawczych, artystycznych garniturów. I te piosenki brzmią jak nowe. Joasia im nadała razem ze wspaniałymi artystami oraz aranżerami wspaniały, nowy sznyt, nowy garnitur, nowy wymiar. Rzec płyną, gdy w Portofino mówiła nie. Cieszę się, że mam taką wspaniałą przyjaciółkę, która tak potrafi śpiewać i tak potrafi wyglądać. Piękna jest i piękna muzyka, którą ona wprowadza. Ten koncert dzisiejszy to była uczta dla uszu, uczta dla oglądania pięknej Joasi, która jak dobre wino z wiekiem jest coraz lepsza.